Cześć, mam na imię Amanda i witam Cię ponownie na kanale Turpizm w drugim już odcinku mojego podcastu. Dzisiaj ponownie zajmiemy się tematyką true crime, a dokładniej rzecz ujmując kryminalną Rumunią. Chociaż, jak to niektórzy twierdzą, nie jest to stricte zbrodnia w pełnym znaczeniu tego słowa. Nie ma bowiem żadnego narzędzia tej zbrodni, a wina sprawców brana jest pod dosyć sporą wątpliwość. Nie będę też ukrywać, że sprawa, którą dzisiaj będę omawiać, którą dziś biorę na tapet, jest sprawą bardzo trudną i ciężką w odbiorze. Podczas jej opracowywania wielokrotnie miałam poczucie niesprawiedliwości. W mojej głowie pojawiało się bardzo dużo pytań, szczerze mówiąc więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego do tego doszło? Jak mogło do tego dojść w XXI wieku? Czy nikt nie był w stanie wyciągnąć pomocnej dłoni i tak naprawdę... Ile cierpienia jest w stanie znieść człowiek podczas swojego bardzo krótkiego życia? Zapewne widzicie to też po tytule, ale tylko nadmienię, że temat, który będziemy dzisiaj poruszać, uchodzi za dosyć kontrowersyjny, ponieważ jest to temat egzorcyzmów. Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie zrozumieć, jak w Europie w XXI wieku doszło do tak drastycznego procederu. Przejdźmy zatem do historii. Jest rok 2005. Rok, w którym jeden z 30 najbardziej niszczycielskich huraganów, huragan Katrina, uformował się nad Bahamami. Rok, który zapisze się na długo również na polskich kartach historii, ponieważ umiera Jan Paweł II. Rok, w którym na platformie, na której obecnie z częścią z Was się znajduję, czyli na YouTube, zostaje przesłany pierwszy film i nosi on tytuł Me at the Zoo. Na listach przebojów króluje wówczas Green Day z utworem Boulevard of Broken Dreams oraz 50 Cent wraz z Candy Shop. W małej rumuńskiej wsi Tanaku życie traci 23-letnia zakonnica. Nie jest to jednak zgon z przyczyn naturalnych, a śmierć poniesiona w wyniku przeprowadzonych na niej egzorcyzmów, przy których uczestniczyło aż 5 osób. Dlaczego duchowni z tej małej rumuńskiej wsi zdecydowali się na tak drastyczny proceder? Marisika Irina Cornici przyszła na świat w 1982 roku w rodzinnej wiosce Perjeni. Perjeni leży w okręgu Vaslui we wschodniej części Rumunii. Jest to okolica słynąca z przemysłu włókienniczego, spożywczego oraz drzewnego. Sama wieś jest naprawdę niewielka, gdyż w 2005 roku liczyła około 3,5 tysiąca mieszkańców. Wraz ze swoimi rodzicami oraz bratem, Wasilim, pierwszy rok swojego życia Irina spędziła w Perjeni, jednak niestety nie było jej dane zaznać spokojnego, beztroskiego dzieciństwa, jakie powinno mieć każde dziecko. Rodzina, z której pochodziła dziewczynka, nie miała wiele, i cierpiała na problemy finansowe, a dodatkowo była rodziną dysfunkcyjną. Jej matka cierpiała bowiem na chorobę alkoholową, natomiast ojciec, Ion, został pozbawiony wolności za, jak podają źródła, kradzież drobiu. Domyślam się, że niestety, ale występków takich lub podobnych było więcej, ponieważ został on skazany na 4 lata aresztu. Ion był jedynym żywicielem rodziny, więc gdy trafił do więzienia, sytuacja materialna domu Cornici uległa dodatkowemu pogorszeniu. Podczas jednej z przepustek w roku 1984, będąc w domu, Ion, nie potrafiący poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, postanowił targnąć się na własne życie i na oczach swoich dzieci, Irina miała wówczas 2 lata, popełnił samobójstwo przez powieszenie. Ze względu na fakt, iż pogrążona w nałogu matka nie mogła wychować swoich dzieci, Irina oraz Wasili trafili do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
odebrane przez opiekę społeczną rodzeństwo zostało umieszczone w sierocińcu w Barlad. Rodzeństwo troszczyło się o siebie nawzajem i pomimo, że brat Iriny był od niej o 2 lata starszy, to był zdecydowanie bardziej wycofany i to Irina uchodziła za silniejszą z tej dwójki. W placówce w Barlad, jak i w wielu ówczesnych domach dziecka w Rumunii, sytuacja była wręcz tragiczna. Przemoc fizyczna była na porządku dziennym. Czasami w ramach kary zmuszano dzieci do używania przemocy wobec siebie nawzajem. Temat rumuńskich domów dziecka z tamtego okresu to temat na zupełnie inny odcinek, jednak ośrodki te przypominały placówki wychowawcze z horrorów, stąd też popularne jest nazywanie ich ośrodkami grozy. Słowem wyjaśnienia, skąd taka, a nie inna sytuacja, to warto mieć na uwadze, iż ówczesny rząd pod władzą Ceausescu zachęcał do wzrostu populacji, ale rodziny miały bardzo skromne dochody. Średnio przyjmuje się, iż było to około $1000 rocznie. Aborcja była nielegalna, co spowodowało śmierć niezliczonych kobiet w wyniku aborcji domowych. W wyniku ciężkiej sytuacji ponad 2 miliony dzieci odebrano z ubożałym i dysfunkcyjnym rodzinom i wysłano do przepełnionych, brudnych i niebezpiecznych sierocińców. Przyszedł rok 1990. W Europie, ale też na świecie coraz więcej mówiło się o dramacie rumuńskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powstały na ten temat filmy dokumentalne i w ten oto sposób niemiecki fotograf Joachim Pfaff dowiedział się o dziejącym się dramacie i zmotywowany chęcią nagłośnienia sprawy przyjechał do ośrodka w Barlad. Bez żadnego nadzoru fotografowi pozwolono spędzać czas z podopiecznymi, w tym także z Iriną, która znalazła się wśród innych dzieci i nastolatek, które zostały sfotografowane w dwuznacznych, erotycznych pozach, które następnie rozpowszechniono w ramach pornografii dziecięcej. Niestety nie był to odosobniony przypadek, ponieważ kilka lat później 14-letnia wówczas Irina ponownie padła ofiarą nadużyć ze strony mężczyzn. Nastolatka, zabrana na letni obóz do Talasmanii, padła ofiarą opiekuna obozowego, 20-letniego Maniksa. Maniks nakłaniał Irinę oraz 8 innych dziewcząt do stosunku seksualnego. Maniksowi powierzono obowiązki wychowawcy w obozie, gdyż sam wcześniej był wychowankiem placówki, w której przebywała Irina. Maniks miał swój własny pokój oddzielony od reszty dzieci. Każdego wieczoru wzywał jedną z dziewcząt do swojego pokoju. Groził im, że je pobije lub zabije, jeśli nie zrobią dla niego pewnych rzeczy. Dziewczyny zgłosiły dyrektorowi placówki molestowania, jakiego doznały ze strony opiekuna. Ten natomiast twierdził, że został wrobiony przez zarządców sierocińca. Dodatkowo oskarżył także jednego z psychologów domu dziecka o bycie gejem, co było wówczas nielegalne w Rumunii według artykułu numer 200 kodeksu karnego. Maniks usłyszał zarzuty i finalnie uznano go za winnego. Został skazany na 2 lata więzienia. Po wyjściu na wolność wrócił do swoich starych nawyków i ostatecznie został uwięziony za molestowanie 12-letniej dziewczynki, a następnie osadzony w więzieniu, gdzie zmarł na atak serca w 2006 roku. Dorastając w sierocińcu, Irina miała kontakt z wieloma osobami takimi jak Maniks. Z powodu traum doznanych w przeszłości Irina stłumiła swoją seksualność oraz unikała kontaktu z chłopcami i mężczyznami. Dodatkowo trenowała karate, by móc się bronić przed napastnikami i nigdy więcej nie paść ofiarą nadużyć. Będąc nastolatką, Irina zdała sobie sprawę, że jest osobą innej orientacji seksualnej, że jest osobą homoseksualną i wtedy też poznała dziewczynę imieniem Paraskiva Angi. Jednak Irina nadała jej pseudonim Kitsa i tego też będę się trzymać w tym podcaście. Warto pamiętać o tym, że będąc razem dziewczęta ryzykowały, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, za homoseksualny związek w Rumunii groziła im kara pozbawienia wolności. Irina wraz z bratem ciągle przebywała w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jednak w 1999 roku
Nadszedł czas, kiedy to brat Iriny, Wasili, opuścił sierociniec. Został adoptowany przez rodzinę, która potrzebowała dodatkowej pary rąk, jak to zostało określone, do pracy na farmie w Cuptoare w zachodniej Rumunii. Irina natomiast poszła do średniej szkoły rolniczej oraz odświeżyła kontakt z matką, którą odwiedzała niekiedy w czasie wakacji. Niestety, jej matka, nadal cierpiąca na chorobę alkoholową, znęcała się nad odwiedzającym ją dzieckiem. Kilka lat później Irina postanowiła stanowczo zerwać kontakt z matką i obrać inną życiową drogę. W wieku 19 lat Irina, będąc już osobą pełnoletnią, trafiła do rodziny Stolożescu, czyli tej samej, która przyjęła Wasila. Podobnie jak Wasil, pracowała dla rodziny w zamian za miejsce do spania i jedzenie. Jak wynika z zeznań Wasila, rodzina opiekowała się rodzeństwem Kornici i traktowała ich we właściwy sposób. Chcąc się uniezależnić i uzyskać pełną swobodę finansową, od 2003 roku Irina wyjeżdżała kilkukrotnie do Niemiec w celach zarobkowych, gdzie pracowała jako gospodyni domowa. To właśnie w Niemczech chciała się osiedlić wraz z Kitsą i rozpocząć nowe życie. Do Rumunii wróciła w 2005 roku, gdzie czekały na nią zaskakujące, bardzo smutne wieści, bowiem okazało się, że jej dziewczyna, Kitsa, nie mając się, kolokwialnie mówiąc, gdzie podziać, trafiła do klasztoru, co było wówczas dość częstą praktyką, jeśli chodzi o wychowanków domów dziecka. Paraskiwa nie miała rodziny, nie miała domu, nie miała dachu nad głową, wykształcenia lub doświadczenia zawodowego, które pozwoliłoby jej na unormowanie swojej sytuacji życiowej, stąd taka, a nie inna decyzja. Irina, motywowana chęcią ponownego spotkania się z ukochaną, także postanowiła wstąpić do tego samego klasztoru. Prawosławny klasztor znajdował się w północno-wschodniej części kraju, w wiosce Tanaku. Tanaku to zalesiona, niewielka wieś, w której niewiele się dzieje, a ludność po dziś dzień trudni się uprawą kukurydzy i winnej latorośli. Klasztor Świętej Trójcy znajdował się 4 km od głównej drogi, a dojazd był niezwykle utrudniony i prowadził przez łąki, pola i zalesiony teren. Mówię o tym, gdyż ma to znaczenie w dalszej części podcastu. Przywódcą klasztoru w Tanaku był 29-letni ojciec Daniel Petru Korodżanu. Korodżanu przyszedł na świat we wrześniu 1975 roku. Niewiele wiemy o jego przeszłości i dzieciństwie, gdyż wiadomości te nie są podane do informacji publicznej. Wiemy, iż był on piłkarzem w rodzinnej miejscowości, a następnie rozpoczął studia religijne na Uniwersytecie w Jasi, po tym jak nie udało mu się dostać na Uniwersytet w Bukareszcie, gdzie chciał studiować wychowanie fizyczne lub prawo. Rok później biznesmen z rodzinnego miasta zwerbował go do pomocy przy budowie klasztoru na wzgórzach niedaleko miasta i w ten oto sposób stwierdzono, że będzie on idealną osobą do prowadzenia klasztoru Świętej Trójcy. Święcenia kapłańskie otrzymał od miejscowego biskupa, który oczekiwał, że będzie kontynuował naukę w Jasi. Jednak Korodżanu porzucił kształcenie na uniwersytecie, aby poświęcić się prowadzeniu klasztoru. Korodżanu był postawnym mężczyzną z długą, rudą brodą oraz świdrującym, przeszywającym spojrzeniem. Osobiście niezwykle przypomina mi Rasputina, zarówno pod względem wizualnym, jak i pod względem tego, jak wpływową osobą był i jakim statusem cieszył się w tutejszej społeczności. Większość parafian była osobami niewykształconymi i niepiśmiennymi, nie posiadającymi żadnego środka motoryzacji, więc bardzo szybko zostali oczarowani pewnym siebie i żarliwym duchownym, który stał się ich duchowym i mentalnym przewodnikiem. Ojciec Daniel założył i objął kierownictwo klasztoru w Tanaku, gdy miał zaledwie 24 lata. Klasztor ojca Daniela miał surowe zasady dotyczące postu, modlitwy i spowiedzi.
Nie było prądu ani bieżącej wody, nie mówiąc już o internecie i telefonach komórkowych. Zakonnice pracowały tu całymi godzinami, przynosząc drewno z lasu, sprzątając klasztor i gotując postne, wegetariańskie posiłki. Ojciec Daniel wierzył bowiem, że tylko ciężką pracą i samotnością można skupić się na relacji z Bogiem. Kitsa, która trafiła do klasztoru nieco wcześniej niż Irina, także została oczarowana ojcem Danielem oraz podjęła decyzję o zakończeniu relacji z Iriną. Kobiety widziały się codziennie w klasztorze, jednak nie utrzymywały żadnych romantycznych stosunków, natomiast nadal wzajemnie postanowiły dbać o swój byt w klasztorze. By móc uzyskać miłosierdzie od Boga, Irina była zobligowana, by wyznać wszystko ze swojej przeszłości przed Bogiem oraz ojcem Danielem. Po przyjeździe do klasztoru Irina usiadła zatem z siostrą Anastazją, by wspólnie zrobić rachunek sumienia. Wśród grzechów, które zarzucała sobie sama Irina, było używanie dwuznacznych wiadomości, kłamstwo, skłonność do upiększania swojej osoby, oglądanie tandetnych filmów, kazanie ludziom iść do diabła, pracowanie w soboty i niedzielę, noszenie spodni, napady wściekłości, niechęć wybaczania, chciwość, obżarstwo, bicie, żądność pochwał, nietrzymanie się postu oraz onanizacja. W sprawie tego ostatniego grzechu Anastazja, zakonnica, dodała komentarz, iż jest to grzech nazywany cudzołóstwem z diabłem. Za grzech onanizmu na ogół odprawiano w klasztorze dziennie 100 przyklęków na kolanach z głową pochyloną do ziemi oraz 80 dni chleba i wody. Dla osób z klasztoru nie było też jasne, jak bardzo sama Irina była winna wydarzeń, w które wciągnęło ją życie, ale mimo to Korodżanu nie mógł zignorować grzechów dziewczyny, ponieważ bał się gniewu boskiego, więc musiał ją ukarać. Irino, przydzielam Ci w ramach pokuty wraz z modlitwami, postem o chlebie i wodzie oraz 1000 przyklęknięć przed przyjęciem komunii. Czy potrafisz je zrobić? Zrobię to, ojcze. Bez zastanowienia odrzekła Irina. Następnie ojciec Daniel wysłał ją wraz z Anastazją do źródła wody święconej, znajdującej się w małym budynku przypominającym domek letniskowy. Na jednej ze ścian domku wisiała poczerniała ikona przedstawiająca Matkę Bożą, a pod nią plakat z diabłami płonącymi w ogniu piekielnym. Na plakacie widniał napis: kobiety, które dokonują aborcji, będą cierpieć straszliwe męki bez końca w piekle. Anastazja wyjaśniła Irinie, jak odpowiednio kłaniać się ikonie Matki Bożej, po czym zostawiła dziewczynę samą, by wykonała swoją pokutę. O poranku siostra Neonila przyszła zobaczyć, jak radzi sobie Irina, na co dziewczyna miała odpowiedzieć, spoglądając na plakat z diabłami: nie chcę denerwować złego. 23-latka przyjęła komunię w niedzielę wielkanocną. I teraz przechodzimy do wydarzeń bardzo smutnych, które odbiją się na niestety dramatycznym finale tej opowieści, bowiem po krótkim czasie spędzonym w klasztorze Irina Cornici zaczyna źle się czuć. Zaczęła słyszeć głosy i była przekonana, że mówi do niej sam diabeł, zachęcając ją do nielegalnych czynów. 9 kwietnia Irina przeżyła niezwykle intensywny atak paniki. Miała podwyższoną temperaturę oraz omamy. Ojciec Daniel pożyczonym samochodem zawiózł ją na obserwację do szpitala, gdzie została przyjęta na oddziale, jednak personel szpitala, a dokładnie pielęgniarki, także stwierdziły, że jest ona opętana. Tak, ta cisza była wymowna. Pomimo opinii personelu, na szczęście przeprowadzono na niej badania, w których to zdiagnozowano u niej schizofrenię zdezorganizowaną, nazywaną także hebefreniczną. I według tego, co wyczytałam, ten typ schizofrenii odznacza się brakiem emocji lub występowaniem reakcji uczuciowych nieadekwatnych do bodźców zewnętrznych. Chorzy wybuchają niekontrolowanym śmiechem, wykrzywiają się, chichoczą w sytuacjach, które wymagają powagi, na przykład na pogrzebie.
mają tendencję do przejawiania zachowań dziwnych, wręcz absurdalnych, z wyraźnie zaznaczoną wrażliwością na bodźce wewnętrzne i uderzającym brakiem wrażliwości na bodźce z zewnątrz. Na szczęście doktor, który ją badał, przeniósł Irinę na oddział psychiatryczny i nie chciał nawet słyszeć o opętaniach przez demony. Dodatkowo okazało się, że Irina cierpiała nie tylko na schizofrenię, ale zdiagnozowano u niej także białaczkę. Po kilku dniach przyjmowania leków stan psychiczny dziewczyny znacznie się poprawił. Po 2 tygodniach została zwolniona z ośrodka i wróciła do klasztoru Świętej Trójcy. Lekarz Iriny zalecił jej powrót po 10 dniach do ośrodka psychiatrycznego w Wasluj, lecz dziewczyna nigdy już tam nie wróciła. 9 czerwca, 2 tygodnie po wyjściu ze szpitala, Irina wróciła do klasztoru w Tanaku i przygotowywała się do zostania zakonnicą. W międzyczasie schizofreniczne stany Iriny zaczęły się pogłębiać, co zaobserwowały pozostałe zakonnice. Irina miała wówczas zachowywać się w sposób nieobliczalny, stała się wulgarna. Powróciły szepty w jej głowie, nakazujące podpalić izbę, w której spała. Wtedy też ojciec Daniel podjął decyzję o egzorcyzmach. Cytuję. Nie można wyciągnąć diabła z ludzi za pomocą pigułek. W latach 2001-2005 ojciec Daniel miał już na swoim koncie wiele udanych, przeprowadzonych egzorcyzmów. Dodatkowo, jak twierdzono, miał także talent do usuwania uroków rzuconych na ludzi. Uważany był w lokalnej społeczności za cudotwórcę i człowieka świętego, dlatego przeprowadzenie egzorcyzmów na młodej zakonnicy nie było dla niego niczym nowym i nie stanowiło wyzwania. Ojciec Daniel omówił zatem swój plan egzorcyzmów z matką Nicolettą Arcaliano. Ze względu na agresywne zachowanie Iriny zdali sobie sprawę, że potrzebują pomocy i poprosili o pomoc 3 siostry zakonne. Adinę Cepragę, Elenę Otel i Simonę Bardanas. Ponieważ egzorcyzmy były w Tanaku na porządku dziennym, nikt nie widział ku temu przeciwwskazań, a praca z księdzem Danielem była wręcz zaszczytem. Teraz w tym podcaście nastąpi opis czynności, które wykonywano na 23-letniej Irinie, więc jeżeli ktoś nie chce tego słuchać, to przejdźcie do sygnatury czasowej pokazanej na ekranie. Początkowo postanowiono zamknąć Irinę Cornici w zatęchłej celi oraz ją unieruchomić przez związanie jej rąk i nóg. Matka Nicoletta zakneblowała jej usta ręcznikiem. Następnie próbowano zmusić ją do wypicia wody święconej, jednak Irina odmówiła i nadal walcząc próbowała wyrwać się z więzów. Skrępowana, zakneblowana Irina pozostawała w tym stanie przez 3 dni. W pewnym momencie grupa postanowiła jeszcze bardziej ją powstrzymać, jak sami uważali. Zbudowali coś w rodzaju noszy, układając 2 deski obok siebie i 3. prostopadle do nich. Przywiązali Irinę do stworzonego przez siebie krzyża z wyciągniętymi ramionami, używając łańcuchów i kłódek. Wyjęli jej ręcznik z ust i zakleili usta taśmą lub, jak twierdzi wiele źródeł, dużym opatrunkiem, po czym zanieśli do kościoła, aby ją namaścić. Siostra Arcaliano stwierdziła, że gdyby Cornici nie była powstrzymywana, mogłaby albo popełnić samobójstwo, albo zabić kogoś innego. Twierdziła, że Irina wiedziała, że była opętana przez złe duchy, ponieważ błagała ich, aby ją związali i jej pomogli. 14 czerwca, 5 dni po rozpoczęciu egzorcyzmów, ojciec Daniel wraz z zakonnicami wynieśli Irinę z jej celi, wciąż przywiązaną do krucyfiksu. Wnieśli ją na ganek lub też niektóre źródła twierdzą, że była to weranda kościoła, gdzie odprawiali nabożeństwo na jej cześć, nakazując demonom opuścić jej ciało. Następnie zdjęli ją, rozwiązali i położyli na kocu na dziedzińcu klasztornym. Zakonnice twierdziły, że dały jej trochę chleba i herbaty i wydawało się, że jest przytomna, ale wkrótce po zjedzeniu tę przytomność straciła.
Sprawdzili ją i odkryli, że oddycha bardzo, bardzo powoli, niemalże wcale. Wkrótce Irina przestała reagować na bodźce. Ojciec Daniel Korodżanu postanowił wezwać karetkę, jednak w najlepszym przypadku, ze względu na trudną lokalizację klasztoru, mogła ona dojechać na miejsce po upływie najszybciej 25 minut jazdy samochodem. Po upływie ponad pół godziny pracownicy pogotowia przyjechali na miejsce, próbowali reanimować dziewczynę, podając jej 6 dawek adrenaliny. I teraz mały komentarz ode mnie. Ja zupełnie nie znam się na kwestiach medycznych, jednak doczytałam na różnych forach, w różnych źródłach, że jest to zdecydowanie za dużo. Jest to zdecydowanie zbyt duża dawka. Jeżeli ktoś z Was ma coś do dodania w tym zakresie, to zapraszam do sekcji komentarzy. Niestety, reanimacja dziewczyny okazała się bezskuteczna. Po przybyciu do szpitala w Wasluj ogłoszono śmierć Iriny Kornici. Policję powiadomili lekarze w szpitalu, którzy to zauważyli ślady pozostawione na rękach i kostkach dziewczyny. Były to ślady zostawione przez łańcuchy w momencie, gdy była skrępowana i przywiązana do krzyża. I teraz rozpoczynają się niemałe kontrowersje, ponieważ ekipa, nazwijmy ich w ten sposób, przeprowadzająca egzorcyzmy, nie przyznawała się do popełnianych czynów i uważała, że za śmierć dziewczyny odpowiedzialni są ratownicy medyczni. W swoim pierwszym oświadczeniu dla mediów ksiądz Daniel szybko wyparł się jakiejkolwiek odpowiedzialności za śmierć Iriny Kornici. I teraz cytat z jego wypowiedzi. Była chora i opętana. Odprawiliśmy kilka mszy świętych, aby zakończyć to zaklęcie. Z duchowego punktu widzenia postąpiliśmy słusznie. Sekcja zwłok 23-latki wykazała, iż zmarła ona na skutek odwodnienia, wycieńczenia i braku tlenu. 4 dni po jej śmierci, 18 czerwca, w kościele w Tanaku odbył się pogrzeb Iriny Kornici. Złożono ją w oficynie, a nie w głównym kościele, ponieważ nadal uważano ją za opętaną. Co osobiście jest informacją, która nadal nie mieści mi się w głowie. Na zdjęciach z pogrzebu Iriny widzimy ją w otwartej trumnie, ubraną w czarną szatę. Jej twarz jest pokryta strupami i siniakami. Nad trumną stoją 4 zakonnice i ojciec Daniel. Wszyscy wydają się być zasmuceni, płaczą. Matka Nicoletta wypowiedziała się o tym w następujący sposób. Myśleliśmy, że czujesz się lepiej, ale poszłaś do Boga. Teraz oskarżają nas o Twoją śmierć. Tylko nasz Pan może nam teraz pomóc. Nikt nam nie wierzy. Nazywają nas przestępcami. Ponadto, gdy Marisika Irina Kornici została złożona do grobu podczas pogrzebu, usłyszano grzmoty, co doprowadziło Korodżanu do wniosku, że wypełniła się wola Boża. Ojciec Daniel powiedział, że Irina nie umarła na jego służbie. Kiedy wezwał karetkę pogotowia, zabrano ją do szpitala, a nie do kostnicy. Był przekonany wręcz, że zmarła w karetce w wyniku czegoś, co zrobili jej ratownicy medyczni. Wieść o nieudanym egzorcyzmie rozprzestrzeniła się lotem błyskawicy, wywołując histerię na wiejskich terenach północno-wschodniej Rumunii. Ojciec Korodżanu wraz z 4 zakonnicami zostali aresztowani i oskarżeni o morderstwo Iriny. Ojciec Daniel przemawiał przed sądem i zapewniał, że jest niewinny. Mówił, spełniliśmy swój obowiązek w tych chwilach, kiedy nie można było zrobić nic innego. Musieliśmy jej pomóc. Ojciec Daniel był przekonany, że Irina nie umarła podczas przeprowadzanego przez niego procederu i twierdzi tak zresztą po dziś dzień. Podczas procesu obrona twierdziła, że Korodżanu zrobił wszystko, co w jego mocy, by pomóc cierpiącej Irinie i że to pracownicy karetki pogotowia byli przyczyną jej śmierci. Powiedzieli nawet, że wezwał karetkę na kilka dni przed śmiercią Iriny, ale ta nigdy nie przyjechała. Nigdy nie znaleziono żadnych dowodów na te rzekome rozmowy telefoniczne. Korodżanu był przekonany, że Irina nadal by żyła,
gdyby nie wezwał karetki tego pamiętnego ostatniego dnia. Proces śledził cały kraj, a zdania społeczności były podzielone. Część osób uważała, że Korodżanu i zakonnice działali w najlepszym interesie Iriny. Inni z kolei, że należało im postawić zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci, gdyż docelowo zamierzano jej pomóc. Byli też tacy, którzy twierdzili, że oskarżenie ich o morderstwo jest słuszne. Przybrana rodzina Iriny, ta, u której dziewczyna pełniła swego czasu, nazwijmy to, służbę, uważała, że sprawiedliwości stanie się zadość tylko wtedy, gdy Korodżanu i zakonnice zostaną ukrzyżowani, tak jak została ukrzyżowana Irina. Jej brat natomiast, Wasil, twierdził, że jego siostra naprawdę była opętana. Głowa Kościoła Prawosławnego również odniosła się do tego procederu, wydając oświadczenie, w którym określiła działania Korodżanu w Tanaku jako obrzydliwe. Dali jasno do zrozumienia, że tego rodzaju egzorcyzmy są niedopuszczalną praktyką w rumuńskim kościele prawosławnym i zakazali Danielowi Korodżanu dalszego pełnienia służby duchowej. Ojciec Korodżanu nie czuł się winny i twierdził, że jego największym błędem było wezwanie karetki. Twierdził, że gdyby jej nie wezwał, kobieta nadal by żyła. Ojciec Daniel Korodżanu i zakonnice zostali uznani za winnych zarzucanych im czynów i sąd w Wasluj w wyniku oskarżenia o morderstwo wymierzył im następujące kary. Daniel Petru Korodżanu otrzymał wyrok 14 lat pozbawienia wolności. Na sali sądowej obecnych było wiele osób, które wspierały byłego mnicha i były zrozpaczone ogłoszeniem wyroku. Matka Nicoletta Arcalianu, czyli ta, która kneblowała dziewczynę, została skazana na 8 lat więzienia, a trzy siostry zakonne, Adina Cepraga, Elena Otel i Simona Bardanas, otrzymały po 5 lat więzienia. I teraz kolejna niemała kontrowersja, ponieważ Korodżanu odwołał się od wyroku, uważając go za zbyt wysoki, a sąd w Alba Iulia obniżył jego karę o połowę, skracając ją tym samym do 7 lat więzienia. Kara matki Nicoletty została skrócona do 6 lat, a pozostałe wyroki zostały niezmienne. Rumuński Kościół Prawosławny zamknął klasztor Świętej Trójcy na wiele lat. Dziś to miejsce nadal funkcjonuje, ale przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Ale to nie jest koniec tej historii, ponieważ po wydarzeniach z roku 2005 przenieść musimy się do listopada roku 2011, kiedy to Daniel Petru Korodżanu został warunkowo zwolniony z więzienia po odbyciu zaledwie części kary. Po wyjściu z aresztu były mnich postanowił prowadzić życie jak pustelnik. Żyje w odosobnieniu i niezwykle boi się opinii publicznej, która jest mocno podzielona. Korodżanu zamieszkał w domu na wzgórzach wioski Portari w hrabstwie Wasluj. Były mnich spędza czas na modlitwie i żyje z własnych środków. Stał się samowystarczalny. Osoby bliskie Danielowi Korodżanu twierdzą, że były mnich od czasu do czasu, po cichu, udaje się w podróż do klasztorów w okręgu Neamt, takich jak Petru Woda, żeby się modlić i uspokoić. W Tanaku wiele osób nadal utrzymuje, że Kornici rzeczywiście była opętana, a nie chora psychicznie i że Korodżanu zrobił wszystko, co w jego mocy, aby pomóc Irinie Kornici. Nie dźgnęli jej, ani nie zastrzelili. Zabrali ją żywą do szpitala, mówią. Kuzynka Daniela, Lidia, zapytana o byłego mnicha, odpowiedziała następująco. Nie widziałam go, odkąd wyszedł z więzienia. Wiem, że przebywa tam, w Portari, i wychodzi tylko na noc, aby spacerować i modlić się w lesie. Z kolei ojciec Daniela, Petru, mówi następująco. Przeżył te lata modlitwą. Tylko on wie, jak udało mu się tam stawić opór. Teraz siedzi w małym pokoju i je tylko on wie co. Nie wie, co mu jest. Mężczyzna nadal uważa, że jego syn jest niewinny i że zapłacił zbyt wysoką cenę za zbrodnię, której nie popełnił. A dla nas, jego rodziców, było to gorsze niż więzienie.
Jego ból został przeniesiony na nas i odwrotnie. Petru Korodżanu dodał też, że Daniel chciałby zostać ponownie przyjęty na sługę Bożego w kościele prawosławnym. Chce, jakby mógł nie chcieć, ale tylko na górze u Boga może być kapłanem, bo na ziemi nie jest to już możliwe. Szukając źródeł do tego odcinka, natrafiłam na bloga o Tanaku, który w tytule ma także dopisek „Prawda jest tylko jedna”. Jest to idealny przykład tego, jak zdanie społeczności w tym temacie jest podzielone. Na blogu pod wątpliwość brane są wyniki z sekcji, jak na przykład. Protokół sekcji zwłok potwierdza stan odwodnienia, ale nie opisuje obiektywnie objawów odwodnienia, które przedstawione są w książce „Medycyna prawnicza w praktyce sądowej”. Widać jednoznacznie, że blog jest prowadzony przez sympatyków byłego ojca Korodżanu i ma na celu oczyszczenie jego imienia. Jest to lektura dość dziwna, więc do niej nie zachęcam i takim moim osobistym komentarzem jest, że wygląda jakby prowadził tego bloga ktoś mający na sobie czapkę z folii. W 2006 roku Tatiana Niculescu-Bran, rumuńska pisarka i była redaktorka, wydała książkę pod tytułem „Spowiadanie Latanaku”. Książka liczy sobie 208 stron i jest dostępna w języku rumuńskim w większych tutejszych księgarniach. Nie znalazłam niestety przekładu na inne języki. Książka ta z kolei zainspirowała reżysera Christiana Mungiu do wyprodukowania i wyreżyserowania filmu, który nazywa się Beyond the Hills i jest on stworzony na podstawie dramatycznych wydarzeń w Tanaku. W 2007 roku w teatrze La Mama w Nowym Jorku wystawiono sceniczną wersję książek w reżyserii amerykańsko-rumuńskiego reżysera Andrzeja Serbana. W 2008 spektakl teatralny wystawiono również w Paryżu oraz Bukareszcie. I tak, jest to koniec tej dramatycznej, smutnej historii. Życie Iriny Kornici niestety wielokrotnie ją zawiodło. Zawiodła ją rodzina, zawiodły ją instytucje społeczne reprezentowane przez sierociniec i szpital. Bliscy, którzy z tytułu ograniczonej wiedzy oraz braku środków nie zaoferowali odpowiedniej pomocy. I pomimo, że mogłoby się wydawać, w końcu trafiła do placówki, w której chciano jej pomóc, mam tutaj na myśli oczywiście klasztor Świętej Trójcy, tak pomoc ta była przeprowadzona w zupełnie nieudolny, niewłaściwy sposób, za pomocą użycia niewłaściwych źródeł po prostu, niewłaściwych metod, więc niestety doprowadziła do katastrofalnego finału. I tak, to byłoby wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeżeli uważacie ten odcinek za dobrze zrealizowany, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, subskrypcji lub też komentarza. Jestem na początku swojej podcasterskiej kariery, jest to dopiero drugi odcinek, więc Wasze wsparcie w tej formie będzie dla mnie niezwykle pomocne. Jeżeli macie też jakieś przemyślenia związane z tą sprawą, to również zapraszam Was do sekcji komentarzy. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i słyszymy się w kolejnym odcinku.